może zacznijmy od wykresu miesięcznego właśnie. Proszę Państwa, z tym złotem jest pewien problem, bo to, że rzeczywiście, że tutaj od kilku miesięcy mamy lokalny trend wzrostowy, który można traktować jako korektę głównego ruchu, to jest prawda. Mieliśmy wybronienie poziomu w okolicach 1080, mieliśmy powrót powyżej. Wydawało się, że ten poziom główny to jest 1180, jednak wydaje się, że historia rynku ostatnich miesięcy pokazuje nam, że ten poziom jest lekko wyżej, w okolicach 1200. Mniejsza o to, bo widzicie Państwo, że ten poziom tutaj był kilka razy broniony, potem fałszywie pokonywany, potem znowu nieudany sposób broniony, no i było zejście i powrót. I tutaj mieliśmy dość silną świecę, bodajże z maja tego roku, która pokazała, można powiedzieć, siłę kupujących, świecę objęcia. No ale co się dzieje teraz? Proszę zobaczyć, że to, co się dzieje od 3 miesięcy na rynku złota, możemy traktować jako testowanie dość istotnego horyzontalnego poziomu 1330. I ten poziom nie jest subiektywny. To nie jest subiektywny, bo to były dość istotne wsparcia przy tym takim bardzo intensywnym trendzie wzrostowym. Potem tutaj był pin po wyłamaniu poziomu 1555. Kupujący się obudzili w okolicach 1330. Potem była kwestia tej konsolki między 1330 i 1420, ok. Potem nie udało się wrócić. Wybicie, jedna próba, druga próba, trzecia próba, zjazd. I teraz co? Aktualnym sygnałem price action jest pin bar. Pin bar, który jest świecą sygnalną na sell. Więc jeżeli popyt nie będzie w stanie wiarygodnie wrócić powyżej 1330, to biorąc pod uwagę holistyczne podejście na rynek, no proszę Państwa, ale to może dziwnie, ale możemy się liczyć albo z ruchem bocznym 1200, 1330 i dalej przez dłuższy czas rynek będzie balansował, albo nawet z powrotem trendu spadkowego, bo to jest poważny problem kupujących. To, że pin bar nie występuje pojedynczo, bo wcześniej była świeca przenikania przynajmniej, bo jak połączymy sobie te dwie świeczki, to mamy też pin bar i tutaj mamy kolejny, więc tutaj te zmaganie o poziom 1330 to jest poważna sprawa, ale zerknijmy na wykres tygodniowy, zerknijmy na tygodniówkę i no i widzimy tutaj wielokrotnie testowanie tego poziomu 1340 akurat. Tu nie jest ważne, te 10 dolarów akurat przy takiej perspektywie miesięcznej to naprawdę nie robi wiele. No proszę zobaczyć, czy to jest zupełnie subiektywne. Ten 1330, 1340. Tutaj przy trendzie wzrostowym pin bar i potem tego tutaj przy odwracaniu ruchu, szczególnie po wyłamaniu poziomu, który wówczas wydawał się bardzo stabilny, 1550, bo 1550 wydawało się bardzo silnym poziomem wsparcia. I jak się wyłamuje wsparcie? Wyłamuje się świece pin bar. Jest przyspieszenie ceny. Tu się budzi popyt. Długa walka o powrót powyżej 1390. Pin bar. Pullback. Jeszcze jeden pullback i zjazd. Czyli owszem, ja mogę oczywiście pokazać, że to tak naprawdę jest spór o strefę i może to jest bardziej obiektywne. Natomiast spór o strefę, nie spór o strefę, nie wiem, ale mamy w tej chwili aktualną ciągle jeszcze taką bombę z opóźnionym zapłonem, czyli ten pin bar, który nie został zniesiony, ma lokację i jest. Czyli na wykresie miesięcznym mamy pin bar. Na wykresie tygodniowym mamy pin bar z górnym ograniczeniem w okolicach 1350. I teraz jest pytanie, czy tu są jakieś poziomy, czy między poziomem 1340 a 1220 są jakieś poziomy? Ja ich nie widzę. Czyli jest kwestia przestrzeni rynkowej. Jeżeli się nie mylimy, nie wiem, mi się wydaje, że tutaj rynek nie wypracował istotnego poziomu odniesienia jak 1220. Tutaj to trzeba sobie wmawiać, że tu jest jakiś poziom, bo tutaj jest hopy market. Hopy market, hopy market, hopy market. Tutaj były incydenty cenowe. Bardzo istotna obrona 1220 tutaj. A wcześniej ten poziom magiczny, wcześniej na rynku 1180. Jeśli ktoś obserwuje rynek złota od lat, to wie, że 1180 był bardzo ważnym poziomem na rynku złota, bo on był broniony, to były pin bary,
Tutaj było tego, jeszcze był broniony, potem był wybity, potem był pullback i potem dopiero korekta się zaczęła, jak cena wróciła i ustabilizowała się powyżej 1180. Wniosek jest następujący. Mamy jednak sygnały selowe. Czy one będą skuteczne? No nie wiem. Może rynek będzie jeszcze musiał przetestować górne ograniczenie tej strefy. Być może, ale to jest tylko gdybanie. Na razie jest po prostu pin bar, jest formacja przenikania, jest kontynuacja. Tyle w tym temacie. A na daily widzicie Państwo, że to jest taka sytuacja, że to co na tygodniówce jest w miarę czytelne, to co na miesięcznym od razu widzimy, o co biega, to na dziennym rynek tak zwolnił, w jakimś sensie, że na dziennym to widzimy po prostu tylko nagromadzenie świec, ale ja powiększę, ponieważ jak byłem na spotkaniu dość naprawdę interesującym w Warszawie w czwartek, w zeszłym tygodniu, w XTB, to też była analiza tego rynku i tutaj można powiedzieć intencje traderów szły w kierunku, nie mówię wszystkich, ale był taki głos analityczny, że jeżeli tu się pojawi sygnał kupna, to próbujemy zgodnie z trendem, ponieważ z perspektywy tej krótkoterminowości mamy trend wzrostowy, no bo jak ktoś popatrzy, tutaj była fala, tak? Tutaj popatrzy, tutaj był bardzo intensywny tego, ale widzicie Państwo, na czym polega metoda wielu interwałów. Sygnał sprzedaży, choć przeciwko impulsowi, który na tym rynku od pewnego czasu brał górę. To prawda, ale to jest sygnał sprzedaży i to jest sygnał sprzedaży. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o moje intencje, bo nie wykluczam, ja bym chciał raczej rozważyć szukanie krótkich pozycji po sygnale price action, po wybiciu poziomu w okolicach 1305-1306. Czyli już jesteśmy bardzo blisko. Nie wiem, czy to się dzisiaj stanie. Przyznam, że wydaje mi się, że dziś już chyba się to nie stanie, bo rynki powoli już wchodzą w taką fazę wyciszenia. Ale jeśli chodzi o pomysł na handel w tym tygodniu, to ja prędzej bym szukał szansy na jakiś intrygujący sygnał. Pytanie, jaki to ma być sygnał? Na przykład, gdyby to był wzrostowy pin bar, ja bym się ucieszył. Jakby tutaj był pin barek, jutro stworzony pin bar wzrostowy, to wtedy już gram na jego wyłamanie. Czyli daję zlecenie oczekujące, sell stop, stop loss i tam i tak dalej. To jest mój plan tradingu. Dlaczego? Ze względu na weekly i ze względu na miesięczny. Ale to jest zagranie dość trudne, ponieważ gram na rynku dość wolnym, od dłuższego czasu i na rynku, w którym przewagę mieli od ostatniego kilku miesięcy, dobrych kilku miesięcy, mieli kupujący. Także zagranie niełatwe, ale tak o tym rynku myślę.